Cześć. Dzisiaj tak. Emocje trochę większe jak na grzybach, bo ten stary agregat wpiąłem tutaj jako zasilanie awaryjne. Na razie pracują te dwa obiegi. Pompy chodzą na jednym, na drugim. I teraz co tutaj dalej mamy? Tutaj jest jedna pompa, ale ona no pracuje, bo tutaj ryby pływają. Pompa chodzi. To na razie na sucho, ale są obie pompy włączone. Jedna i druga. Idzie przelewem z powrotem do biofiltra tutaj. Oświetlenie. Tutaj jest od tego biofiltra sprężarka oddmuchawa na siłę. No i wylęgarnia, dwa obiegi też chodzą. Tutaj pompa daje i tutaj pompa też daje. Nie wiem dlaczego tu mi jedno zabezpieczenie wyrzuciło. Muszę zobaczyć co to tam, od czego to jest w ogóle. Ale patrzę, od poziomu wody nie świeci ten, coś się poknociło tu. A dobra. To wszystko pracuje. To teraz tak, tu sobie mogę to dmuchawę wyłączyć. Pompę. To całkiem wyłączymy, bo to na razie nieużywane. To zaraz mi dzwonek będzie trąbić. O, jak tam piszczy, jak woda się cofa. Dobra. Światło tutaj też, bo tu w lęgarni nie potrzeba. A pod obciążeniem to tak tutaj chodzi. Idziemy teraz tutaj. Teraz już idziemy na zasilaniu z sieci. To te kurde, te dzwonki tutaj, alarmy muszę poblokować, bo nie chodzi to. Tutaj działa, tutaj też działa, bo słyszę pompę, mogę światło sobie zapalić. Leci woda. Tutaj kurczę, mnie to tak porobi, że
35 stopni woda, kurde, czujki takie. I 0 mg tlenu, gdzie tam jest tlenu w wodzie, około 10-12 mg. Tutaj tylko zablokuję też ten alarm. Otwarta szafa, zamknięta. Alarmy zablokowane. Dziadostwo, kurde, ręcznie trzeba za każdym razem te alarmy blokować, bo to nie chodzi. No i dobra, tutaj ładnie chodzi. To idę agregat wyłączę teraz. Muszę policzyć, ile to było obciążenia, ale tak, tu są pompy. Tu są pompy 1,1 i 1,5 chyba. Z tej strony jest zdublowane to tak samo. Tutaj chodzi 0,75, jedna pompa. Tutaj 0,75 i 1,5 kW. Wylęgarnia to jest 2 razy 35, 0,35, przepraszam, kW. Oświetlenie, no to po 18 W jedna żarówka. Tutaj, co tutaj, to jest 2,2 silnik przy tym. Kotłownię puściłem sobie na początku, napęd, do napędu nawet nie pamiętam, ile ten silnik ma. Dobra, maszyna stop. Teraz tak, tu muszę jeszcze, bo te przewody są od regulatora napięcia, tutaj pod spód przychodził, po ten 1224 i muszę to, nie wiem, czy od Żuka, czy od czegoś, taka prądnica od Warszawy, taki regulator kupić i podłączyć tutaj ładowanie, żeby było. Wąż, patrzę, muszę zmienić, bo go tutaj wciąga do środka, że on od słońca, czy od starości się już ten od filtra do tego, ale dobra, to nie to. Teraz muszę, kurczę, jak tego tu się startowało z powrotem, wyłącznik awaryjny i tutaj awaryjny, żeby podnieść i teraz na automat stop awaryjny był, no dobra, no ale to no dobra. Dobra, to mi, kurde, druga ręka potrzebna, bo i co, mamy teraz zasilanie z energetyki z powrotem tutaj i działa trzy fazy są, dobra, to na razie. No, a się, kurde, tutaj motałem, bo to ten, mówię, tutaj pomoc, a to musiałem zresetować i teraz na automat go puścić. I mamy na razie tutaj z sieci i idzie tak jak teraz, to mamy 5,5 ampera obciążenie. Aha, i to jeszcze dom był nieodłączony, że tam w domu jak coś chodziło. Mam nadzieję, że komputery z dymem nie poszły. No właśnie.
Tak mamy ten. No dobra, to ja sobie to włączę jeszcze wszystko i zobaczę ile on amper tutaj ciągnął. Włączymy, dobra, tu. Aha, tu wyłączyłem już. Zaraz będzie trąbić coś. Chyba, że zdążę, dobra, zdążyłem. To. Kurde, tu mi woda będzie lecieć trochę na zewnątrz, ale trudno. Włączę i biegnę do tego zobaczyć. Właśnie tu człowiek nalata. Ile mamy teraz? Czekajcie, bo to od początku weźmiemy. Dobra, 412 V mamy, 18,5 Ampera, 50 Hz. Tak mamy międzyfazowe obciążenie faz. No tu to może być, bo mówię, jakiś tam boiler w domu, czy grzałka w pralce, czy w zmywarce. No to między tym a tym to może być taka różnica, to by trzeba chodzić i gdzieś na rozdzielni przełączyć 12 kW. No to jeszcze trochę zapasu ma, że nawet jak by coś mu trzeba dołożyć i tak po 20, no tu mówię, tu jest więcej, bo coś mówię, jest kurde włączone, albo boiler się włączył, albo pralka, czy zmywarka, grzałka. I co tu mamy? Tu już nic nie mamy dalej. Aha, bo to wracam. Dobra, lecę tam, bo muszę wyłączyć tamte pompy. To moment.